rajd turystyczno-nawigacyjny. Myślę, że to przede wszystkim dla początkujących, a więc mamy kartę drogową i tak zwany itinerar. Itinerar to jest w pewnym sensie trasa, którą przygotował organizator i uczestnicy rajdu według tych znaków, które tutaj są podane. To są symbole skrzyżowań, to są znaki drogowe, które po drodze mijamy. Po prostu mają przejechać trasę zaproponowaną, przygotowaną przez organizatora.